Papieski Wydział Teologiczny jest dla osób, które są takimi humanistami, ale takimi prawdziwymi humanistami, bo na Papieskim Wydziale Teologicznym poznaje się tą humanistykę z różnych stron. I jest to filozofia, i jest to prawo, i jest to psychologia, są to też języki, no i studia biblijne. I przyszłam tutaj na studia teologiczne właśnie po to, aby pogłębić swoją też i wiarę, ale znajomość tekstu biblijnego, egzegezy biblijnej. Tutaj miałam możliwość szlifowania języków biblijnych, języka hebrajskiego, który jest mi potrzebny, który jest potrzebny w badaniu tekstu biblijnego, tekstu oryginalnego. Studia dziennikarskie, jak myślę, są studiami dla osób ciekawskich, może trochę wścibskich, osób, które lubią bawić się światem i uczyć na co dzień zupełnie czegoś nowego. Studium nie zapewni im tego na co dzień, natomiast pozwoli im ukierunkować swoje zainteresowania, pozwoli im w taki sposób spoglądać na świat, żeby rzeczywiście codziennie móc wyciągać bardzo dużo ze swojej pracy, którą można mieć nadzieję po nich, łatwiej będzie im znaleźć. Te studia poleciłabym oczywiście wielu osobom, na skutek tego, iż teologia jest pojęciem bardzo szerokim. Są studia biblijne, jest teologia dogmatyczna, jest psychologia, jest filozofia, prawo kanoniczne. Studiując na teologii, udałam się na dziennikarstwo, bo to było moje marzenie. Bardzo chciałam wiązać swoją pracę z dziennikarstwem, dlatego że jest się blisko ludzi. I to ludzie są najważniejsi, najważniejsze są ich historie i to, co oni chcą nam opowiedzieć o sobie. Żeby zostać dobrym dziennikarzem, trzeba mieć odrobinę talentu i takiej duszy ciekawskiego człowieka, ale żeby dobrze ukierunkować swoją przygodę, dobrze jest mieć też zestaw narzędzi teoretycznych, które pozwalają nam zarówno dobrze redagować teksty, jak i tak jak w naszym przypadku teraz przeprowadzać rozmowę z osobą przed kamerą lub w radiu, w zależności od tego, jakie dziennikarstwo nas tak naprawdę interesuje. Dzisiaj jestem redaktorem naczelnym portalu internetowego. Przy portalu wydajemy dwutygodnik. Ponadto jestem związana z mediami katolickimi i piszę felietony do miesięczników. Ja akurat nie po studiach teologicznych, cały czas trwam w tym, czyli realizuję się na płaszczyźnie wykładania języków starożytnych i cały czas staram się kształcić w tym zakresie. W przyszłości chciałabym oprócz języka hebrajskiego, greki, łaciny również poznać język arameński. Po ukończeniu studium na Papieskim Wydziale Teologicznym, a właściwie jeszcze w jego trakcie, zacząłem przygodę z mediami katolickimi. To była wrocławska redakcja Gościa Niedzielnego. Później przez krótki czas stażowałem we wrocławskiej Gazecie Wyborczej. To był taki miesięczny staż, ale bardzo intensywny, który nauczył mnie praktycznych umiejętności, co do których teorię nabyłem właśnie przy okazji studium. Następnie rozpocząłem etatową pracę w redakcji katolickiego tygodnika. Jednocześnie zacząłem pracę na Wydziale Teologicznym przy okazji studiów doktoranckich. Ostatecznie w Urzędzie Miejskim Wrocławia pracuję jako asystent prezydenta miasta. Osoby kończące wydział niekoniecznie muszą być związane z pracą katechetyczną. Pracują w różnych ośrodkach związanych z Kościołem, czy też tak jak w mediach, ponieważ oferta Papieskiego Wydziału Teologicznego jest bardzo, bardzo obszerna. Jest studium języków biblijnych i nowożytnych, gdzie można kształtować również języki nowożytne. Także jest studium dziennikarstwa, podyplomowe studia biblijne, studium turystyki biblijnej.